Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. A mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Goście wystąpią w tym meczu w następującym składzie. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. I ruszyła pierwsza połowa. Hansen. Udało mu się ograć obronę. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Prostopadłe zagranie teraz, będzie niebezpiecznie. Obrońca wyjaśnia sytuację, ale tylko na chwilę. Dobre, skuteczne wejście. Gustafsson. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Maklej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Pewna interwencja w obronie. Hovland. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu.
Piękny, plasowany strzał, precyzyjnie do celu. Na tej powtórce możemy podziwiać bezbłędny kunszt techniczny. Brawa, ręce same składają się do oklasków. Prowadzą zatem 1-0. Gustafsson. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. I przejmuje teraz piłkę. Hovland. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Hansen. Kamara. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Gustafsson. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Chodzi teraz ze skrzydła do środka. Znakomita interwencja. To mogła być bramka. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy, dośrodkowanie przejęte w obronie, wybicie na uspokojenie gry. Dobra decyzja, indywidualna akcja może tu coś zmienić. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu.
Uwaga, naprawdę obiecująco wygląda ta akcja. Da im teraz remis. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Hovland, nie dają mu grać. Hansen. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Broni. Takimi strzałami nie zagrożą. Hovland. Kamara. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Johansson. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? I tym udanym wejściem skasował atak rywala. I piłka minęła teraz wszystkich po tym dośrodkowaniu. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na murawę. Kamara. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Dobrze, teraz mija rywala. Schodzi do środka. Co teraz zrobi? A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Gustafsson. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Strata piłki teraz. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Gustafsson. I oto mamy pressing. Musi uważać. Traci tę piłkę bez faulu. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem. Tak, dzięki tej obronie w końcowych minutach wciąż jeszcze mogą mieć nadzieję na wyrównanie. Tak, można powiedzieć, że bez tej interwencji byłoby już po herbacie.
Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Może zabić ten mecz, ale nic z tego, górą bramkarz. To ostatni gwizdek, a więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą 3 punktów. To nie był jakiś wyjątkowo nieudany mecz w wykonaniu tego zespołu, ale fakty są takie, że żadnych punktów do ligowej tabeli nie dopiszemy. Niestety, Tomku, najważniejsze są wyniki. To były naprawdę dobre zawody. Widać, że odgrywa ważną rolę w drużynie. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu. Piłka w grze. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej. Tak, dzięki tej obronie w końcowych minutach wciąż jeszcze mogą mieć nadzieję na wyrównanie. Tak.